Panie prezesie, sezon za nami. Sezon, biorąc pod uwagę miejsca AZS Koszalin w tabeli, najgorszy w historii. Czy biorąc pod uwagę budżet, sytuację kadrową, to rezultat spodziewany, czy jednak mimo wszystko rozczarowujący? No na pewno ten sezon był bardzo trudny, trzeba przyznać. Wszyscy Państwo to widzieliście, ja widziałem. No sponsorzy, właściciele klubu. To był naprawdę sezon obfitujący wielu różnych dramatycznych, nawet powiedziałby, sytuacji. No chociażby no problem z trenerem pierwszym, wzloty, upadki, ileś tam porażek pod rząd, potem kilka zwycięstw. Utrzymaliśmy się w lidze i to można jakby osłodzić ten cały sezon, choć oczywiście to no, nie jest chyba tak bardzo cieszącym aspektem tego sezonu, ale mogę powiedzieć tak, AZS Koszalin w przyszłym roku będzie grało w Ekstraklasie. Będziemy starali się zbudować zespół na w miarę oczekiwań kibiców koszalińskich, właścicieli i sponsorów. No i mogę, to nie jest żadna tajemnica zdradzić, ale budowanie nowego zespołu zaczynamy od 4 maja, czyli natychmiast po skończonym sezonie i to myślę jest jedyne rozwiązanie, aby ten zespół można było skompletować w sposób zadowalający. 3 zawodników, jak wiemy, już kontrakty podpisało. Ostatnio, przed chwilą, trener Kamil Sadowski zasugerował, że w przyszłym sezonie go tutaj nie zobaczymy. Jak w takim układzie wyglądają dalsze plany, jeśli chodzi o pozyskiwanie i nowych zawodników, i nowego trenera? Ustaliliśmy sobie tak w klubie, że dzisiaj mamy spotkanie z kibicami, z zawodnikami, zakończenie sezonu przy kiełbawce. Dzisiaj oficjalnie możemy wypić po jednym piwie. I dajemy sobie 2-3 dni odpoczynku od tego trudnego sezonu, a od 4 maja zaczynamy powracać do rozmów, które już były, budować zespół i budować sztab szkoleniowy na przyszły sezon, od 4 maja. Jeśli chodzi o te błędy, które zostały popełnione w różnych sferach w tym sezonie już minionym, co należy zrobić, by ich uniknąć, by w lepszych nastrojach kończyć ten kolejny sezon? Pyta się pan o błędy w trakcie sezonu czy przed sezonem? No więc właśnie i przed, które gdzieś tam zastał pan jako prezes, i w trakcie sezonu. Mogę odpowiedzieć za to, co się stało w trakcie sezonu, a więc już mówiłem. Mieliśmy kilka problemów, bo w pewnym momencie sytuacja wyglądała tak, że jest zagrożone utrzymanie się w lidze. Musiałem podjąć decyzję o wzmocnieniu zespołu no, 2 graczami. Wygraliśmy kilka ważnych spotkań, potem następna decyzja o urlopowaniu pana Ignatowicza, też trudna decyzja, ona przesuwana była trochę w czasie, nawet kilka tygodni, ale był moment już taki, że ją trzeba było podjąć. To były naprawdę trudne takie decyzje, które niestety trzeba czasem podejmować dla dobra drużyny i takie decyzje podjąłem. Utrzymaliśmy się, cieszmy się z tego wszyscy i chciałbym zaapelować do Państwa, żebyśmy chwilę odpoczęli od koszykówki, a zapewnić ze swojej strony, że przez całe lato, od 4 maja do pierwszego dnia meczu, praca w klubie będzie naprawdę intensywna, polegająca na budowaniu nowego zespołu, na budowaniu nowej strony internetowej, na różnych nowych pomysłach marketingowych, szukaniu nowych sponsorów, utrzymywania się ze starymi itd., itd. Naprawdę lato będzie bardzo gorące. W klubie nie wiem, jak będzie nad morzem.